Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie wszystkich na naszym spotkaniu. Dzisiaj taki temat. Chciałem coś, dwa w jednym, zrobić. To znaczy, jest tak dużo pytań na temat tego, które mieszanki ziół i które preparaty sobie wybrać. Tym bardziej, że zbliża się koniec listopada, początek grudnia, więc już gdzieś tam jakiś święty Mikołaj będzie chodził, więc trzeba będzie też jakieś prezenty. Ja już nie wspomnę, że wszyscy dostają szału na Black Friday. A więc, ponieważ jest taki ogólnokrajowy szał na Black Friday, więc myśmy też coś przygotowali. No, ale musicie niestety, żeby się dowiedzieć, co to jest, dotrwać do końca naszego spotkania. Mam nadzieję, że was nie zamęczę i że dotrwacie. Więc, startujemy. Nasz kolejny przewodnik do długowieczności. Gdyby ktoś z Państwa mnie nie znał, nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym fitoterapeutą. Zajmuję się również pracą społeczną, pomagam osobom z niepełnosprawnościami, zajmuję się rozwojem medycyny ubezpieczeniowej, pracuję też nad różnymi projektami badawczymi, badaniami klinicznymi, jestem badaczem w badaniach. Klinicznych nad suplementami, co odróżnia mnie troszeczkę od innych badaczy, którzy zazwyczaj badają leki. A ja się cieszę tym, że badam ekstrakty różnych roślin i suplementów. Także jesteśmy w trakcie dwóch badań klinicznych, które znowu przyniosą nam jakieś ciekawe informacje o tym, co jest moją pasją życiową, czyli te nasze ekstrakty roślinne, fitoterapia. A dzisiejszy temat. Co ci leży na wątrobie i przemyślenia o cholesterolu? Te przemyślenia o cholesterolu to będzie no, trochę straszenia miażdżycą, bo tu nie chodzi o to, że cholesterol jest straszny, bo on jest nam niezbędny do życia, tylko postraszymy się trochę miażdżycą, która niestety jest niebezpieczna i potrafi nam dać w kość. Może niedosłownie, ponieważ bardziej dotyczy naczyń krwionośnych. I na samym końcu niespodzianka dla cierpliwych. Także przygotowaliśmy coś ekstra. Dobrze, zaczniemy od bardzo kontrowersyjnego tematu. Szanowni Państwo, ja myślę, że 99% z Państwa, a na pewno 100% mężczyzn, nie zgodzi się ze mną, że alkohol szkodzi, szczególnie w odpowiednich ilościach. No ale niestety, muszę Państwu powiedzieć, że alkohol, kiedy wypijamy go codziennie, nawet w niewielkich ilościach, potrafi nas zabić. I druga trucizna, która potrafi człowieka zabić, i to bardzo skutecznie, nawet na śmierć, to są leki. W badaniach, które zawsze mogę Państwu pokazać, w Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi są wymienione trucizny, które najczęściej zabijają Polaków. No i nie wiem, czy będzie to dla Państwa zaskoczeniem. Że najczęściej zabijają Polaków nie trucizny typu alkohol, tylko w ponad 50%. Niestety, powodem zgonów z powodu zatruć są leki. Dlatego proszę zobaczyć na te dwa elementy tutaj. Alkohol i leki to są najczęściej ci, którzy nas, te elementy, które nas mordują. Niestety, jak ich nadużywamy. I tutaj też trzeba bardzo zwrócić na to uwagę. Dlaczego? Dlatego, że alkohol, jak zobaczycie na to zdjęcie, to jest wątroba, która jest zniszczona. To jest wątroba marska. Ona już jest mniejsza niż zdrowa wątroba. Tam już nic nie puchnie. Tam już właściwie tych zdrowych zrazików wątrobowych w ogóle nie ma. Tam jest właściwie tylko tkanka łączna. Niestety w swoim życiu miałem w szpitalu. Tą nieprzyjemność ratować ludzi w takim stanie, którzy umierali. I powiem Państwu, to nie jest. To jest trudna praca i ta misja leczenia i pomagania pomaga. Ale pamiętam taką sytuację w centralnym szpitalu klinicznym na ligocie w Katowicach, kiedy po wyjściu z sali operacyjnej razem z lekarzem prowadzącym dyżurującym, chirurgiem. Po zabiegu operacyjnym zostaliśmy wezwani przez anestezjologa na piętro, na oddział, bo tam niestety zatrzymał się pacjent, który miał ciężką marskość wątroby, no, alkoholik, niestety, schorowany. Powiem Państwu, że tak, delikatnego, tak delikatnej istoty w rozumieniu kości, kruche. I ta, ten człowiek, taki biedny, zmęczony życiem. Ja pamiętam, że udało się nam odratować tego człowieka, ale to był człowiek, któremu ratując życie, niestety, robiąc masaż serca, połamałem chyba wszystkie żebra. Wybaczcie za te drasty, drastyczne opowieści, ale chcę, żeby Wam to utkwiło w głowie. Alkohol i leki nadużywane mordują ludzi i powodują straszną śmierć. I proszę Was, dzisiejsze spotkanie jest właściwie o tym, żebyśmy zapamiętali, że trucizny, które wpływają na naszą wątrobę, będą ją niszczyć i przeszczep wątroby w Polsce jest prawie niemożliwy. A to jest jedyny sposób, żeby uratować takiego człowieka. Więc nie gniewajcie się na początek, troszkę, żeby Was obudzić taki, te, takiej opowieści szpitalnej. Ale później będą już takie pozytywne rzeczy. Więc nie wracajmy do tych złych rzeczy. Opowiedzmy, co i jak może nam jeszcze zagrażać, ale później co, będziemy coraz bliżej z tego problemu, tego naszego rozwiązania. Czyli zaproponujemy sobie, jakie zioła mogą nam pomóc, w jakich mieszankach je znajdziemy, i na to poświęcimy sobie troszkę więcej czasu dzisiaj. Hasło, które warto zapamiętać, to to, że detoksykacja, otruwanie, oczyszczanie to zdrowie. Czyli, jeżeli prawidłowo zadbamy o wątrobę nerki, naszą skórę i płuca, bo to są te narządy, które usuwają trucizny z naszego organizmu, to na pewno przyniesie nam to korzyści. To jest aspekt trucizny. I teraz drugi aspekt, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, bo on jest bardzo powiązany. Dlatego, że cholesterol, który, który jest uznawany za coś bardzo złego, wcale taki bardzo zły nie jest. I to tak naprawdę zależy, szanowni Państwo, od nas, czy on nam będzie pomagał, czy on nam będzie bardzo niszczył nasz organizm. Warto wiedzieć, że oczywiście medycyna klasyczna podchodzi do tego w sposób bardzo kategoryczny. Podwyższony poziom cholesterolu to jest B. Trzeba go zwalczać najchętniej jakąś taką statyną, która jeszcze zrobi Wam krzywdę, oprócz tego, że coś Wam obniży. I to są bardzo, bardzo niejednoznaczne opinie ludzi, którzy stosują leki, szczególnie te statyny. Oczywiście badania kliniczne różnych firm dowodzą, że stosowanie tych leków to jest w ogóle pacaneum na wszystko. Nie panaceum, tylko pacaneum. No ale cóż im zrobić? Jak oni w badaniach udowodnili, że to takie cudowne. Opinie na temat poziomu cholesterolu prawidłowego w organizmie na świecie, szanowni Państwo, są różne. W zależności od tego, która firma prowadziła jakie badania. E, oczywiście są takie sytuacje, i chcę Wam przypomnieć, że cholesterol w określonych sytuacjach niestety potrafi nam bardzo narobić problemów, i objawy kliniczne nieprawidłowego metabolizmu cholesterolu to najczęściej no, incydenty sercowo-naczyniowe. Czyli jakaś choroba niedokrwienna serca, jakieś chromanie przestankowe, jakieś zastoje w naczyniach krwionośnych, w tym również z niedobór tlenu w mózgu. Sam cholesterol, o którym kilka słów chcę przypomnieć, jest syntetyzowany w wątrobie, w jelitach, ale też jest dostarczany w, do naszego organizmu z pokarmami, różnymi pokarmami. Jeżeli chodzi o cholesterol, tak, to wiemy, że może być ten cholesterol wyprodukowany i to jest też bardzo ważne i tutaj jest to powiązanie też naszego tematu wątroby, miażycy i cholesterolu. Dlatego, że cholesterol syntetyzowany w naszym organizmie produkowany jest właśnie głównie w wątrobie, ale i tu ciekawostka, mogliście o tym nie wiedzieć. Cholesterol produkowany jest również w mózgu. I cała pula cholesterolu, która jest w ośrodkowym układzie nerwowym produkowana jest w mózgu, dlatego że bariera krew-mózg nie przepuściłaby cholesterolu z krwi do mózgu. To jest też bardzo ciekawe. I zwróćcie uwagę, że 1,4 całej puli cholesterolu w organizmie jest w mózgu. Zobaczcie, jak ważny jest ten cholesterol. I jak bardzo potrzebny jest do prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu. Czy cholesterol uczestniczy w chorobach? No tak, no niestety tak. Jeżeli coś pójdzie niewłaściwie, nie to zaraz zresztą zobaczycie w różnych badaniach, że będzie uczestnikiem miażdżycy, będzie niestety uczestnikiem choroby Alzheimera, będzie uczestnikiem chorób nerek, a nawet. Nowotworów. Proszę o tym pamiętać. Nowotworów. Nie wiem, czy w ogóle wiecie o tym, że cholesterol uczestniczy w patologicznych procesach onkologicznych. Dlatego prawidłowa praca wątroby i prawidłowy profil lipidowy i odpowiednie odżywianie to nie tylko zapobieganie miażdżyce, to również zapobieganie nowotworom. W chorobie Alzheimera. Cholesterol odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę w przekształcaniu tego beta-amyloidu do tego, nazwijmy to trującego beta-amyloidu, który no, niestety odpowiada za chorobę Alzheimera. W chorobach kardiologicznych mówi się, że korelacja pomiędzy patologicznym, podwyższonym poziomem cholesterolu a zgonami jest taka, że około 1 trzecia zgonów. Jest u osób, u których występuje podwyższony poziom cholesterolu. Słuchajcie, to jeszcze nie do końca właściwie mogłoby być wnioskiem, że to cholesterol odpowiada za te choroby. Proszę o tym pamiętać, bo czasem się to tak niepotrzebnie wprost mówi, że to ten cały cholesterol odpowiada za te nasze problemy kardiologiczne. Nieprawda. Jeżeli chodzi o samą miażdżycę, to to jest proces bardzo skomplikowany. Czyli zmiany miażdżycowe występują dość często i to bardzo często już w dość młodym wieku. Jeżeli ktoś ma jeszcze wadę genetyczną, jakieś, jakąś patologię gospodarki lipidowej, to czasem ta miażdżyca przybiera no takie kolosalne rozmiary. Tworzą się różne blaszki miażdżycowe, zaraz sobie o tym powiemy. Natomiast co jest ważne, w procesie formowania się tych blaszek, tam się tam wchodzą makrofagi, czyli takie duże białe ciałka krwi, i one się dosłownie obżerają tym cholesterolem, a później pękają. Więc cały ten proces tworzenia się tej blaszki miażdżycowej zaczyna się od momentu, w którym. Naczynie krwionośne zaczyna być chore, czyli to szczególnie ma miejsce w momencie, w którym objadacie się cukrem, czyli jak macie skoki cukru w organizmie, to to jest pierwszy, najwłaściwszy moment, w którym możecie się przywitać z miażdżycą. Tam powstaje stan zapalny, tam wnika ten cholesterol, później wnikają makrowagi, zaczynają się obżerać tym cholesterolem, później pękają, wchodzą w łuk na tkanki łącznej, tworzone przez fibroblasty, później jeszcze na to wszystko ładuje się wapni i tworzy już nieodwracalną blaszkę miażdżycową. No i już mamy problem. Także zobaczcie, tutaj macie na zdjęciu z sekcji zwłok aortę jakiegoś bidulka, który zmarł i tak wygląda aorta człowieka, który miał bardzo zniszczoną tą ścianę naczynia miażdżycową. Tam widzicie, że to nie jest gładziutka powierzchnia. Tam są dosłownie żółte złogi cholesterolowe i rany. Tam widać krwawiące naczynie krwionośne. Wyobraźcie sobie, że aorta ma własne naczynia krwionośne i ona potrafi krwawić z powodu własnej choroby. Tak to wygląda. Także miażdżyca to są właśnie te procesy związane z pękającymi naczyniami krwionośnymi i najważniejszym elementem w większości wypadków jest a, zmiana struktury tłuszczu w ścianie, w ścianie naczynia krwionośnego, spowodowana najczęściej obżeraniem się cukrem, nie tłuszczami. Nie tłuszcze są pierwotnym powodem miażdżycy. To możemy sobie zaraz pokazać na przykładzie Eskimosów i Masajów. Tak też jest, o czym rzadko kiedy pamiętamy, że miażdżyca bardzo niszczy nerki. A dlaczego nie umiera się z powodu choroby nerek, jak się ma miażdżycę? Ano z bardzo prostego powodu, bo wcześniej umiera się z powodu niewydolności krążenia. Niż niewydolności nerek. Czyli najpierw umrze serce, a później nerki. Tak to wygląda, dlatego tak rzadko mówi się o tym, że nerki też chorują. No i ostatnia rzecz, słuchajcie, o której musicie pamiętać. Nowotwory. Rozregulowanie procesów produkcji i wchłaniania cholesterolu może odbywać się również w procesie starzenia się tkanek, oraz jest to proces, który towarzyszy progresji nowotworowej. Czyli w obrębie guzów różnych typów nowotworów dochodzi do akumulacji cholesterolu jako zaburzenie funkcji. Kolejna rzecz to jest otyłość i nowotwory piersi. Wyobraźcie sobie, że wysoki poziom cholesterolu, a nie, bo to jest bardzo dyskusyjne, jeżeli chodzi o miażdżice, ale zwróćcie uwagę, że badania pokazują, że wysoki poziom cholesterolu. Często towarzyszy otyłości. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś miał wysoki poziom cholesterolu, jak będzie zdrowy, wygimnastykowany i będzie się dobrze odżywiał. Natomiast jeżeli ktoś jest otyły i ma wysoki poziom cholesterolu, to jest problem, dlatego że istnieje korelacja pomiędzy otyłością a rozwojem nowotworów. Czyli gdybyście chcieli zapytać mnie, czy cholesterol jest dobry czy zły, to zależy od nas. To zależy od naszego sposobu życia i od naszych genów. To jest bardzo ważne. Teraz kolejny aspekt, na który należy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o niszczenie naczyń krwionośnych, to cukrzyca. Dlatego, jak będziemy mówili o ziołach za chwileczkę, które powinniśmy stosować, żeby poprawić metabolizm wątroby, żeby poprawić metabolizm cholesterolu i lipidów, zawsze pamiętajcie o ziołach, które stosuje się wtedy, kiedy mamy zaburzony poziom cukru. Zaraz sobie jakieś tam dwa przykłady podamy. I tu zobaczcie, że to, co widzicie na ekranie, czyli ta zniszczona aorta, jest przykładem zniszczenia naczynia krwionośnego, na przykład w przebiegu cukrzycy. Czyli ta makroangiopatię, tak to się nazywa, to jest choroba niedokrwienna serca. Później zawał mięśnia sercowego, udar mózgu czy miażdżyca, zarostowa kończyn dolnych. To jest wprost skorelowane, słuchajcie, z poziomem cukru. Będę to podkreślał zawsze, jak będziemy razem pracowali. Ten poziom cukru jest tutaj kluczowy. No dobrze, jak już poopowiadaliśmy sobie, postraszyliśmy się różnymi świństwami cholesterolowymi. Alkoholem, lekami, marskością wątroby i innym świństwem, to nareszcie czas przejść do jakichś przyjemniejszych zagadnień. Czyli coś, co na co dzień nas otacza, a w Polsce jest tego bardzo dużo, tylko nie wiem, czy chce się Wam latać po łące, czy wolicie ekstrakt zagęszczony, ekstraktu z korzenia mniszka lekarskiego. Bo myślę, że nie ma wśród nas osób, które chociaż troszeczkę znając się na ziołach, nie będą chciały skorzystać z ekstraktu korzenia mniszka lekarskiego. Jedna z najciekawszych, naprawdę, moim zdaniem, jedna z najciekawszych roślin, tak przecież powszechnie łatwo dostępna, wcale nie jest tak łatwo przygotować wysokiej jakości ekstrakt substancji aktywnych zawartych w korzeniu niszka. Stąd za chwileczkę pokażę wam gdzie taka mieszanka jest, którą możecie sobie stosować. Natomiast będę dzisiaj podkreślał jedną rzecz i to jest bardzo ważne, bo zauważyłem, że czasem kojarzy nam się jakieś jedno zioło z tym, że działa na jedną dolegliwość. Nieprawda. Fantastyczną cechą roślin jest to że mają jakiś tam jeden swój cel główny, ale mają bardzo wiele różnych dodatkowych elementów. Czyli korzeń mniszka to nie tylko będzie pobudzał pracę wątroby, tak, ale również, żebyście wiedzieli, będzie poprawiał funkcję całych jelit, równoważył fizjologiczną pracę, wydzielanie soku żołądkowego tak, i y, y, perystaltykę, tak, żołądka i jelit. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli można mówić o jakichś takich zagrożeniach nowotworowych, to warto pamiętać, że jedną z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, z jakimi możecie się spotkać w swoim życiu, jest cofanie się soku z dwunastnicy i z jelit do żołądka. Dlaczego? Dlatego, że tam może być sok trzustkowy. A co jeszcze gorsze, żółć. Jeżeli żółć dostanie się do żołądka, to potrafi strasznie narozrabiać. I jak ktoś ma taką sytuację, że się ta treść z dwunastnicy cofa do żołądka, to muszę Wam powiedzieć, że zdarzają się bardzo niebezpieczne sytuacje, czyli tak zwane stany przedrakowe i zagrożenie nowotworem żołądka. W związku z tym poprawa perystaltyki to nie tylko Dobre trawienie, ale to również zapobieganie nowotworowi żołądka. Tutaj moja ulubiona roślinka, kolejna, która, i tu muszę przyznać, patrzę na nią wyłącznie oczami kogoś, kto szanuje pracę wątroby. Oczywiście katuka skorpionowata, Picrorhiza Curoa ma bardzo szeroki wpływ na nasz organizm, Czyli wyobraźcie sobie, że może być na przykład stosowana jako ekstrakt w kaślu, w astmie, w, w infekcjach czy przeciwgorączkowo, ale w badaniach, szanowni Państwo, eksperymentalnych, kiedy porównywalność sylimarynę z kłącza, ekstraktami kłącza katuki skorpionowatej, okazało się, że to właśnie ta roślina jest wielokrotnie silniejsza od sylimaryny. Tak? Czyli nie Ostropest jest najsilniejszy, ale kłącze katuki skorpionowatej. I zobaczycie za chwileczkę, gdzie możecie znaleźć to kłącze w naszych mieszankach. Korzeń łopianu większego. To jest bardzo ciekawa roślina, którą można powiedzieć, że nie tylko że będzie pomagała nam w trawieniu pokarmów, poprawiała jakość wydzielenie żółci soku trzustkowego i jelit ale będzie też miała działanie rozkurczowe, hipoglikemiczne, czyli u tych osób, które mają problemy z cukrem. Ale uwaga, korzeń łopianu może służyć również do detoksykacji i poprawy funkcjonowania organizmu w tym zakresie, ponieważ, szanowni, nie wiem czy wiecie, że będzie wzmagał wydzielanie potu i motu i szkodliwych wydzielanych wraz z nimi metabolitów. Czyli jeżeli... Korzeń łopiano znajdzie się w jednej z mieszanek, to nie tylko dlatego, że będzie poprawiał pracę wątroby, ale na przykład będziecie mogli go zastosować w takim trybie detoksykującym. To jest też fajne. No i e, jakbyście na przykład studiowali fitoterapię wojenną, to byście się dowiedzieli, że korzeń łopiano jest doskonałym źródłem białka. Więc jak jest głód, to można wykopywać korzeń łopianą i zjadać, żeby sobie wzmocnić organizm i coś tam do jedzenia znaleźć w tym lesie czy gdzieś nad rzeką. To taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, jak multipotencjalne są roślinki. A tu proszę bardzo, jedna z przepięknych roślin przepękla ogórkowata. A do czegóż to służy przepękla ogórkowata? No, ponieważ powiedzieliśmy sobie. O angiopatii cukrzycowej i o tym, że ten cukier odpowiada za pękanie naczyń krwionośnych, to nie można poprawiać stanu zdrowia nie uwzględniając normalizacji poziomu cukru. I otóż przepękla ogórkowata służy nam do tego, żeby zwiększać wydzielanie insuliny, poprawiać poziom glukozy i regulować poziom cholesterolu. A zobaczcie, jaka jest przepiękna. Przepękla, nawet prze, przepiękna, ogórkowata. Później mamy gurmar, czyli Gymnema Sylwestre. Również patrzmy z perspektywy albo odchudzania, albo zmniejszenia głodu, albo zwiększenia wydzielania insuliny. To jest też roślinka, która jest stosowana w, tam wszędzie, gdzie mamy zaburzenie poziomu cukru. Czyli też, jak będziecie patrzyli moimi oczami, wszędzie tam, gdzie chcecie zapobiegać powstawaniu pękania naczyń krwionośnych, czyli prekursora miażdżycy. No dobrze, ale jak mówimy o regeneracji naczyń krwionośnych, o stanach zapalnych, które występują w naczyniach krwionośnych, i o poprawie funkcjonowania mózgu. I tak naprawdę muszę powiedzieć całego organizmu, bo nie wyobrażam sobie lepszego odżywiania jak ryby, tran i omega 3. To tak jak ostatnio żeśmy wspominali, tu jest identyczna sytuacja. Jeżeli chcemy zregenerować organizm, pobudzić naczynia krwionośne do regeneracji, to nie wyobrażam sobie, żeby to zrobić bez tranu albo omega 3. Czyli to musicie zawsze w tych swoich pakietach pamiętać, że jak będziecie suplementować, to tak naprawdę Omega 3 powinna być zawsze gdzieś w pobliżu. No dobrze, czyli powiedzieliśmy sobie o różnych rodzajach roślinek, i teraz zobaczcie, przejdziemy sobie do, takiego, do takiej mieszanki, i tutaj są wymienione trzy, bo tam jest więcej roślin w tej mieszance, czyli w LDL, HDL, ale y, trzy z nich chciałem, żebyście wiedzieli żeby przypomnieć, jakie są ich działania i zobaczyć, jak one mają szeroki wpływ na organizm. Czyli macie, mamy balsamowiec indyjski, mamy amle i bakopę munieri, tak? Czyli bakopę drobnolistną. I w LDL-HDL ma za zadanie regulowanie poziomu produkcji. Substancji, które za produkcję z cholesterolu, które powstają, czyli kwasów żółciowych i odpowiedni poziom cholesterolu. Bo warto wiedzieć, że jak sobie zjecie cholesterol albo go wyprodukujecie, to ten cholesterol będzie albo LDL, albo HDL. Tak to się tak ładnie nazywa. Jeden jest ten zły, drugi jest ten dobry. W dużym uproszczeniu, ten zły to jest ten, który wychodzi z wątroby leci do tych naczyń krwionośnych, które popękały i tam robi wam te blaszki miażdżycowe. To jest ten LDL. A HDL to jest ten wspaniały, cudowny, on już wie, że komuś tam by zaszkodził i zrobił blaszkę miażdżycową, jakby tak za długo siedział w tych naczyniach krwionośnych, no to zasuwa z tego naczynia krwionośnego i szczęśliwie wraca do wątroby. To, to jest ten HDL i to jest ten dobry. I potem sobie tak lekarze takie proporcje robią, że ten to na pewno jest chory, bo ma LDL, a ten jest zdrowy, już bo ma HDL. No teoretycznie statystyki to potwierdzają rzeczywiście. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wam zaczną pękać naczynia krwionośne, to ten biedny cholesterol wyłazi z, tego, z tej wątroby, żeby wam życie uratować, bo wam naczynia krwionośne pękają. To dlatego jest go dużo. A w momencie, w którym zaczniecie sobie goić te naczynia krwionośne, zastosujecie na przykład omega-3, odpowiednią dietę, przestaniecie obżerać się cukrem i tak dalej, i tak dalej, to ten cholesterol mówi tak, dobra, to ja już jestem tu niepotrzebny, wracam do wątroby. I on już jest szczęśliwy i to jest ten dobry. Tak w dużym uproszczeniu. I mieszanka LDL-HDL ma za zadanie. Poprawę metabolizmu cholesterolu w organizmie, żeby on w sposób mądry reagował i też ma wspomagać wątrobę w swojej produkcji. Ten cholesterol też w dużej ilości po prostu wchodzi do żółci. Służy nam do produkcji hormonów. Tak. A na przykład, nie wiem, czy wiecie, że cholesterol jest prekursorem witaminy D3 w skórze. To jest niezwykle cenna substancja, bez niej, bez niej byśmy umarli. Ona jest nam potrzebna. Trzeba tylko wiedzieć, że ona nam będzie pokazywała, czy my rozrabiamy, czy niszczymy nasz organizm, czy sobie pomagamy. A zatem balsamowiec indyjski będzie pomagać w regulacji poziomu prawidłowego poziomu cholesterolu i tłuszczu w organizmie. Ale już Amla, która jest w LDL, HDL, ma nie tylko wspomagać ten poziom cholesterolu, ale również będzie miała silne właściwości przeciwutleniające i regulujące procesy zapalne. Więc jak pamiętacie, że powiedziałem, że początkiem miażdżycy jest stan zapalny naczyń krwionośnych, to już teraz wiecie, że wszystko, co ma ochronne, przeciwzapalne, antyutleniające działanie, będzie tu bardzo cenne. I warto też zwrócić uwagę na taką roślinkę Bakopa monieri. Słuchajcie, ona jest tutaj w LDL-HDL, ale jakbyście mnie zapytali, czy LDL-HDL mogę używać u studenta, który uczy się do egzaminu, to powiedziałbym tak. Dlaczego? Dlatego, że Bakopa monieri słynie wśród zielarzy z bardzo silnego wpływu na poprawę pamięci i koncentracji i jak pokazują badania we wszystkich grupach wiekowych. Zobaczcie jeszcze raz, będę to podkreślał, że jeżeli sobie wybieracie jakiś produkt, to już niedługo jak będzie wyszukiwarka, będzie wam łatwiej, bo tam w wyszukiwarce będziecie wyszukiwali 3 cztery różne mieszanki, będzie to w gotowych pakietach, ale też na odpowiednią dolegliwość. W tym również na przykład LDL jest świetne w, u osób, które sobie chcą poprawić jakość myślenia i zapamiętywania. No dobrze, to popatrzmy sobie dalej, co tutaj warto zastosować. E, wspomniałem o tym, że tran, że omega-3 jest niezbędna. Proszę bardzo, omega-3, czyli Omega Oleum Forte IQ, sardela peruwiańska z dodatkami. To jest Mistrzostwo Świata. Będę to zawsze podkreślał. Słuchajcie, to jest stabilizowany, konserwowany, 100% naturalnym, olejowym ekstraktem z liści rozmarynu lekarskiego. Tak? Czy to jest konserwant w cudzysłowie? Wspaniały ekstrakt, który można stosować w bardzo różnych sytuacjach, również w onkologii, ze smakiem cytrynowo-wiśniowym. Z mieszaniną ekstraktów przeciw-antyutleniaczy kiełków pszenicy, i jeszcze do tego olej z rokitnika zwyczajnego. No słuchajcie, pyszności i zdrowe bardzo. Także to jest kolejna rzecz, którą tu należy brać pod uwagę u osoby, która chce sobie poprawić metabolizm lipidów, troszkę mniej się martwić o stany zapalne w naczyniach krwionośnych i poprawić ten metabolizm w całym organizmie. To jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, o której wspominałem, i zobaczcie, że tutaj jest właśnie przepękla ogórkowata i gurmar, który wcześniej Wam wymieniałem, i łopian, czyli sugar. To jest ta mieszanka, która poprawia, wspomaga metabolizm glukozy, ale nie tylko. Pamiętajcie, że tutaj jest duża dawka adaptogenów. Czyli jeżeli chcecie sobie poprawić, normalizować poziom węglowodanów i obawiacie się miażdżycy, to to jest taka mieszanka z wyboru. Zioła z wyboru u osób, które boją się miażdżycy. I LDL, HDL do tego, omega-3. No dobrze, ale teraz popatrzcie, co się dzieje. Kolejna mieszanka, czyli oleje z ekstraktami konopnymi. No tutaj już jest z grubej rury, ponieważ ekstrakty konopne mają bardzo szerokie zastosowanie, i jeżeli chodzi o ich wpływ na organizm człowieka, to rzecz, na którą zawsze zwracajcie uwagę przy ekstraktach konopnych, to jest bardzo silna ochrona przeciwzapalna. Ja już nie wspomnę o tym, że to są mieszanki, które mają silne właściwości neuroprotekcyjne czyli ochronne dla mózgu i wspomagające pracę serca i naczyń krwionośnych. A przecież rozmawiamy tutaj o wątrobie i o miażdżycy jako takie dwa elementy nierozłączne wprost. Czy macie jakieś rozwiązanie? A no jest. Mamy trzy postacie ekstraktów full spektrum CBD. Z melatoniną, z dodatkiem, z ashwagandą i klasyczne. Czyli tutaj macie również do dyspozycji ekstrakty Full Spectrum CBD, co jest bardzo ważne. Tam jest ponad 100 różnych kanabinoidów, tak, ponad 500 różnych substancji wyciągniętych w, z tych roślin, po to, żebyśmy mieli szeroką, szerokie działanie tej mieszanki. No i na koniec coś taka oczywista oczywistość jeżeli mówimy o wątrobie to przecież mamy specjalną dedykowaną mieszankę liver i tam jest między innymi kochani katuka skorpionowata i mniszek. i o tym trzeba pamiętać to jest właśnie ta mieszanka w której znajdują się te bezcenne zioła poprawiające funkcje wątroby czyli jak chcecie sobie skojarzyć jakiś produkt z wątrobą, to to jest liver, ale proszę pamiętajcie, że to jest nie tylko wątroba, to jest również miażdżyca, to jest to zaburzenia perystaltyki jelit, a refluks tego typu dolegliwości, szczególnie jakby właściwie poprawa pracy, funkcjonowania całego przewodu pokarmowego. Wszystko, co wam mówię, Opiera się na pewnym moim założeniu i staram się, i będę się starał wszystkich Państwa tego nauczyć i zachęcić, żebyście też tak patrzyli, czyli mamy działać holistycznie, czyli nie mówimy tylko i wyłącznie o fitoterapii i zdrowych ziołach, ale chciałbym, żebyśmy jako grupa osób, która będzie sobie aktywnie działała razem, dbali o zdrową dietę, stosowali zioła, dbali o aktywność fizyczną, zdrowy sen i relaks, czyli walka ze stresem to są. To jest pięć elementów medycyny fundamentalnej. Czyli w chorobach przewlekłych właściwie od tego zawsze powinniśmy zaczynać. I dopiero, jeżeli gdzieś się nam coś nie uda, albo coś nam pozostanie, możemy mówić o albo wadach genetycznych, albo o stosowaniu leków na jakichś przypadkach, tak? Także zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo zaczynali walczyć, zanim zacznie się choroba. Czyli myślcie. O medycynie fundamentalnej z perspektywy profilaktyki zdrowotnej, czyli zapobiegania tym chorobom, bo jeżeli będziecie tych pięć elementów: dietę, fitoterapię, zioła, aktywność fizyczną, zdrowy sen i relaks stosować na co dzień, to zobaczycie, że bardzo, na bardzo wiele chorób po prostu nie zachorujecie. A teraz będzie niespodzianka. Kochani, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale jest kilku mistrzów w naszej firmie, którzy będą dbali o to, żebyśmy wszyscy mieli różne ciekawe promocje i możecie sobie zasięgnąć języka i skorzystać ze strony willoway.com, ponieważ zaczyna się promocja Black Friday. To oznacza, że jeżeli będziecie chcieli sobie skorzystać z pakietu trzech produktów, to trzeci produkt dostaniecie za pół ceny. Także zachęcam, przekazano mi tą informację zaraz przed naszym spotkaniem, prosząc mnie, żebym wszystkich powiadomił. Także jest niespodzianka, będziemy mogli się cieszyć więcej pyszności za mniejszą kasę. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że jestem do Państwa dyspozycji na co dzień pod adresem mailowym pytaniamałpawiloway.com. Na tym nasze spotkanie od strony webinaru kończę, a za chwileczkę przejdziemy do pytań i e, pytań i e, odpowiedzi, które będą już na